Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się programowi do edycji wideo Mini Tool Movie Maker 8.0, który ma być idealnym wyborem dla początkujących twórców. Sprawdźmy, jak sprawdza się w praktyce. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału, umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Link do pobrania programu znajdziecie w opisie tego filmu. Minitool Movie Maker występuje w wersji darmowej oraz w różnych wariantach wersji płatnych, które różnią się między sobą ilością licencji na komputer, czasem na jaki wykupujemy program oraz długością darmowych aktualizacji. Mamy do wyboru subskrypcję miesięczną, roczną oraz najwyższy wariant Ultimate, który posiada licencję wieczystą. Ograniczeniami wersji darmowej jest możliwość eksportu tylko trzech pierwszych wideo bez limitu długości ich trwania. Kolejne eksportowane wideo mają ograniczenie do dwóch minut. MiniTool Movie Maker to program do edycji wideo, który wyróżnia się na tle innych narzędzi swoją prostotą obsługi i wszechstronnością. Jego intuicyjny interfejs sprawia, że nawet osoby bez wcześniejszego doświadczenia w montażu mogą szybko opanować podstawy i od razu rozpocząć tworzenie. Wszystkie funkcje są czytelnie rozmieszczone, co czyni proces edycji przyjemnym i bezstresowym. Już nawet w darmowej wersji MiniTool Movie Maker oferuje możliwość eksportu filmów wysokiej rozdzielczości nawet 4K bez żadnych znaków wodnych. Program dostarcza także bogatą gamę funkcji, takich jak efekty wizualne, przejścia czy teksty, a także dostęp do zasobów trendowych, które pozwalają dodać filmom wyjątkowego charakteru. Program jest dostępny wyłącznie na Windows 10 i 11 w wersji 64-bitowej, więc użytkownicy Mac OS będą musieli poszukać alternatywy. Dodatkowo, aby korzystać z mini-tool Movie Maker w pełni płynnie, zaleca się posiadanie komputera z co najmniej 8 GB pamięci RAM, procesorem InterCore i 5 6 generacji lub nowszym, kartą graficzną minimum Intel HD Graphics serii 5000, Nvidia GeForce GTX serii 700, AMD Radeon serii R5 lub nowszą. A także zalecany jest dysk SSD z 10 GB wolnej przestrzeni. Nie są to zbyt wygórowane wymagania i z pewnością większość dzisiejszych komputerów spełnia je oraz umożliwi płynne działanie programu. Rozpoczęcie pracy z Minitool Movie Maker to niezwykle intuicyjny proces, który pozwala każdemu, niezależnie od poziomu zaawansowania, tworzyć atrakcyjne filmy. Wystarczy pobrać aplikację z oficjalnej strony internetowej producenta, zainstalować ją na komputerze i uruchomić. Ja na swoim komputerze mam już ten program zainstalowany w wersji Ultimate. Teraz pokażę Wam interfejs programu i jego najważniejsze funkcje. Na początek wybierasz odpowiednie proporcje filmu, np. 16 do 9 dla projektów wideo na YouTube, a następnie tworzysz nowy projekt. Przejrzysty i nowoczesny interfejs użytkownika sprawia, że nawet osoby bez wcześniejszego doświadczenia mogą od razu rozpocząć przygodę z montażem wideo. Ja dla przykładu dodam cztery filmy, które będę chcieć ze sobą połączyć i stworzyć krótki film. Przeciągam wybrane filmy do programu. Tutaj mogę sobie je również przeglądać. Mini Tool Movie Maker oferuje szeroką gamę formatów plików, dzięki czemu bez trudu zaimportujesz zdjęcia, pliki wideo czy muzykę, którą chcesz umieścić w swoim projekcie. Dodane pliki trafią do zakładki Media, gdzie można je przeglądać i przygotować do dalszej edycji. Aby rozpocząć montaż, wystarczy przeciągnąć wybrane pliki na oś czasu, gdzie możesz zmieniać ich kolejność, dopasowując je do zamierzonego układu narracyjnego. Na środku okna programu znajdziemy okno podglądowe odtwarzacz naszego filmu. W sąsiednim oknie po prawej stronie mamy możliwość zmiany właściwości wybranych funkcji. Ja dodaję filmy na oś czasu, przeciągając je, zmieniam kolejność oraz edytuję ich długość. Edycja klipów w Mini Tool Movie Maker jest wyjątkowo przyjazna. Program umożliwia przycinanie nagrań, dzielenie ich na mniejsze części oraz usuwanie niechcianych fragmentów. Wystarczy kilka kliknięć. Dzięki funkcji przeciągnij i upuść, praca na osi czasu staje się płynna i intuicyjna. Masz także możliwość precyzyjnego dostosowania długości klipów, co pozwala idealnie synchronizować obraz z muzyką czy narracją. Teraz wybieram audio i dostosowuję jego długość do mojego filmu. Jeśli chcesz wzbogacić swój film o dźwięk, Mini Tool Movie Maker daje Ci wiele możliwości. Możesz zaimportować swoją muzykę lub skorzystać z dostępnych w programie efektów dźwiękowych, które znajdziesz w zakładce audio. Wystarczy najechać kursorem na wybrany dźwięk, aby go odsłuchać, a następnie przeciągnąć go na oś czasu w odpowiednie miejsce. Teraz szukam fajnych przejść i efektów wizualnych oraz dodaję je do mojego filmu, przeciągając je na oś czasu. Efekty wizualne i przejścia między klipami to kolejny element, który dodaje filmowi profesjonalnego charakteru. Program oferuje bogaty wybór przejść, które pozwalają płynnie łączyć sceny. Możesz wybierać wśród wielu stylów od subtelnych rozmyć po dynamiczne przejścia geometryczne. Każdy efekt można podglądać w czasie rzeczywistym, co ułatwia eksperymentowanie i dopasowanie ich do charakteru filmu. Teraz dodamy sobie tytuł filmu oraz napisy końcowe. Dodanie tekstów i napisów również jest bardzo proste: możesz stworzyć tytuły początkowe, podpisy w trakcie filmu lub napisy końcowe. Program oferuje szerokie możliwości personalizacji, od wyboru czcionek i kolorów po animację tekstu. To doskonały sposób na nadanie filmowi spersonalizowanego charakteru lub wyróżnienie osób zaangażowanych w jego tworzenie. Minitool Movie Maker oferuje również różnorodne narzędzia do wzbogacenia Twojego projektu. Możesz dodać filtry, efekty ruchu, a nawet elementy graficzne, takie jak emotikony czy ikony, które ożywią twoje wideo i nadadzą mu wyjątkowego stylu. Dzięki tym funkcjom twoje filmy mogą zyskać dynamikę i kreatywność, które przyciągną uwagę widzów. Na koniec sprawdzam, jak to wszystko wyszło. Cały proces od importowania plików przez edycję aż po eksport gotowego filmu jest płynny i przyjemny. Minitool Movie Maker to narzędzie, które pozwala łatwo zrealizować swoje filmowe pomysły, niezależnie od tego, czy tworzysz krótki filmik na media społecznościowe, czy bardziej zaawansowany projekt. Gdy Twój film będzie gotowy, wystarczy kliknąć przycisk Eksportuj, dodać nazwę pliku, miejsce zapisu, format, rozdzielczość oraz ilość klatek na sekundę i Twój film znajdzie się na komputerze gotowy do udostępniania. Ja wybieram plik MP4, rozdzielczość 4K, w 30 klatkach na sekundę i klikam czerwony przycisk Export. Podsumowując, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z montażem wideo, MiniTool Movie Maker 8.0 to świetny wybór. Program jest prosty, funkcjonalny i pozwala uzyskać profesjonalne efekty bez dużego nakładu pracy. Polecam wypróbować darmową wersję i przekonać się samemu. Link do pobrania programu znajdziecie w opisie tego filmu. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy używałeś już kiedyś programu Minitool Movie Maker. Zapraszam również do wsparcia mnie przez opcję Podziękuj oraz do subskrypcji i oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.